Siema, dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta, tylko uwaga, nie będzie to zwykły Minecraft. Będzie to Minecraft na hardkorze. Tak nazwiemy sobie świat i lecimy. Dobra, jesteśmy na świecie. Oczywiście mamy wgranego texture packa, mamy oczywiście też shaderki. Ładnie, pięknie wszystko wygląda. Ta woda. Ale to jest piękne. Dobra, no to co? Lecimy. Oczywiście od czego się zaczęło w Minecrafcie? Od ścięcia drzewa, więc lecimy sobie z drzewkiem. I cyk, drzewko ścięte prawie. Coś mi tam szczeka, nie wiem co, o co chodzi. Halo, pieseł? Pieseł! Lul, mamy piesełka. Siema, gościu. No, więcej ich tu jest, okej. Dobra. Będzie trzeba coś ogarnąć, żeby oczywiście nie zginąć, nie? Dobra, zetniemy sobie jeszcze jedno drzewko. I pokraftujemy sobie. Albo w sumie to mogę już skraftować. Więc tak, craftowanko sobie tutaj, musimy przerobić to wszystko. Robimy crafting table'a. I cyk, siekierka gotowa. Lofik. No i oczywiście mieczek. Tak szczerze mówiąc, nie wiem po co to robię, powinienem teraz kobla wykopać i po prostu zrobić wszystko z kobla. Ale... nieważne. Dobra, jednak zrobimy to wszystko z kobla, bo inaczej to nie ma sensu naprawdę. Także wykopiemy sobie troszkę i wracamy do craftingu niestety. No, jesteśmy na craftingu, tylko coś poszło nie tak. Dobra, czyli robimy sobie kilofik i robimy sobie siekierkę. Aha, jeszcze mieczek. Cyk, i mamy mieczek. Dobra, więc teraz już mamy wszystko. Mamy siekierkę, mamy kilofik. Pokchamp, tylko czemu mi to wraca do eku? Halo, nie chcę tego, ja chcę. Idź, 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 idź. Dobra, więc bierzemy sobie to. No i co, trochę drzewek by się przydało ściąć na później. Tam już widzę węgiel, więc tego weźmiemy na pewno. Zawsze chciałem zostać drwalem. Minecraft mi to umożliwia, kappa. Dobra. Dobra, mamy jeszcze tych kilka drzewek. Mamy troszkę drzewa, więc przydałoby się pójść po ten węgiel. O, tutaj też mamy węgiel, kozaczek. I cyk, ekspionko na węglu. Normalnie tego. Kurde, przydałby się jakiś żelazny kilo, bo tym kopać to jest normalnie tragedia. I przy okazji expa dostaniemy. Co prawda nie mamy jeszcze enchantu i tak dalej, bo dopiero zaczęliśmy. Ale w przyszłości to się może przydać. Dlaczego? Bo nie możemy i tak umrzeć, więc nie stracimy tego expa. Dobra, kupiamy już sobie resztki węgla. Cyk, cały węgielek mamy wykopany, więc w razie czego będziemy mieli światło, więc jest kozak. A teraz idziemy poszukać czegoś, jakiś... O, jedzonko, właśnie, potrzebujemy jedzonka, to jest problem. Nie możemy umrzeć. Halo? Jedzonko? Jest! Jedzonko! Znalezione! Nie umrzemy! Jej! Chodź tu świnko, potrzebuję jedzonka. Dzięki. Jedna. Druga. I cyk, trzecia. No, więc teraz musimy troszkę kobla wykopać, żeby zrobić piec. I usmażymy sobie jedzonko, jesteśmy uratowani. Jej! Jedzonko zrobione! Pyk! I już nie ma problemu. Gites. Jak wam się podoba moja tymczasowa chatka? Tam się już chyba ciemno będzie robiło, więc trzeba by było tu porobić coś, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Także zdałoby się to przerobić troszkę. No, więc tak się prezentuje nasza chatka. Możecie napisać, jak wam się podoba. Tej ścianki nie zrobiłem, bo już mi zabrakło drewna. Ale myślę, że tak całkiem przytulnie jest. Oczywiście dalej mamy noc i czekamy sobie. Tutaj sobie przepalałem stone'a, żeby dać na górę. Tutaj musiałbym zrobić, tylko no nie mam niestety więcej drewna, więc unlucky, będziemy musieli poczekać na rano. I kurde, nie chciałbym za bardzo bez armora iść. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co czekamy, aż będzie rano. I zobaczymy. Zobaczymy. A tutaj co się stało? Halo? Halo, halo? To nie tak powinno być. O! Gitarka. No i spoko to wygląda moim zdaniem. Kurde, dalej mamy noc. Nie wiem, wyszedłbym, tylko boję się, że... spotkam jakieś... Dobra, idziemy. YOLO. No, więc wyruszamy sobie w podróż w poszukiwaniu... nie wiem, jakiegoś żelaza. O, mam jakiegoś kejwika. Ja sobie muszę pochodnie jakieś zrobić. Żeby tutaj cokolwiek widzieć. Mam oczywiście moda na światło, więc... nie muszę ustawiać, ale muzyczka, halo? A. A taki średni ten kajbik bym powiedział. O, i mamy trzcinę, pokchamp. No, to będziemy sobie musieli ją zasadzić tylko u siebie. Zebrać skóry.
I będziemy mogli powoli enchant robić. Kurde, szybko to idzie wszystko. Myślałem, że trochę czasu mi na tym zejdzie, ale jednak nie, wychodzi na to, że nie. Uuu, mamy jakiegoś kejwika. Kolejnego. Mamy póki co nic ciekawego. Halo? Zombie? Ale fajnie zombiaki wyglądają w tym texture packu. Ała! Ale on bije. Kolejny idzie, halo. Z góry! O! Zostaw mnie gościu, ja nie chcę umierać jeszcze. Dobra, gitara. Udało się, ale mi serca spadły. Znowu coś idzie? Powiedzcie mi, że nie. Dobra. Idziemy zobaczyć dalej tego KB-ka, co my tutaj mamy ciekawego. Pirim, pirim, pirim. Tutaj jest oczywiście najgorzej, nie? Bo chodząc po takich kewach bez armora, on się może tak średnio skończyć. A! O nie, szkielet. Nie, 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 Anioł wielkim. Tam drzewko nawet sobie rośnie. Lul. Dobra. Staram się jakoś tam zejść. Okej, okay, trochę mi się udało zejść, ale ja nie wiem, czy to nie jest ten cave, w którym byłem. Ale chyba nie. Myślę, że ja nic tam nie widzę niestety. Więc musimy zejść chyba na sam dół. A to nie będzie takie łatwe. Dobra, widzimy się na dole. I cyk, jesteśmy na dole. Tylko żeby tutaj było coś ciekawego, kurde. Jakieś żelazo chociaż, no. Przydałoby mi się. Tak troszkę. Ale póki co to nie zapowiada się, żeby było coś ciekawego. No tutaj to kompletnie nic nie ma. Halo? Halo Minecraft? Uhuhuhuhu. Okej. Okej. Nie chciałbym tam spaść, ale tu widzę pełno creeperów wokół. Nie podoba mi się to, wiecie? O? Halo? I zombiaka słyszałem. Jak ja tam spadnę, to będzie koniec. Dlatego nie chciałbym. Tam jest creeper. O nie! On idzie do mnie. Nie idź do mnie. Dobra, spadł. Zombiak? To on ma armor, halo. Dawaj armor, gościu. Archewa! Nie! Proszę, nie! Dobra, ewakuacja! Ratunku! Ja nie chcę umrzeć. Nie tak młodo. Nie, creeper jeszcze idzie. One spadły chyba. Mam taką nadzieję, proszę. Tak, chyba spadły. Tylko najgorsze jest to, że prawdopodobnie tam na dole będą najlepsze itemy. O Jezu. A ja się tam nie dostanę, nie. Ostaw mnie! Dobra, rozwalimy go na spokojnie. Albo nie. Albo sam się rozwali. Okej. Okay. O Jezu. Kolejny. Nie. Nic tu nie widzę. Dobra, spadł. Uff. Pogchamp. Ale tam są dwa szkielety. Ratunku. Tak?
Dobra, ja je ogram, patrzę na to. Pa, pa, pa. Cyk. Dobra, jeden. A gdzie drugi? Były dwa. Odbiór? Kurde, jedzenie mi się kończy. Muszę stąd... W ogóle noc się zrobiła. Ja tu umrę. Dobra, chyba nic mnie nie zje. To jest żelazo? Czy to jest węgiel? Na tym teksturpaku nie wiem. Co to jest? O, to jest żelazo. Pogchamp. Dobra, przepalimy sobie w tej... W tym cave'ie tutaj żelazo. I zrobimy sobie, kurde, armor, bo to jest tragedia. Czyli żelazo jest takie jakby brązowe, a węgiel jest czarny. Ja może wcześniej widziałem żelazo, tylko nie byłem przyzwyczajony do tego teksturpaka i nie wiedziałem, że to żelazo. Okej. Okay. Dobra. Chodzić w dół? To się źle skończy. Bardziej, że nie mam jedzenia. Sobie postawię, żeby widzieć, czy coś do mnie idzie. Okej. Okay. Ale strasznie dużo biją te moby. One biją po dwa serca chyba. Więc no, to jest masakra. Dobra, to więc ja sobie to wykopię. Zrobię armor. No, tak więc witam w mojej dziurce, jakkolwiek to nie brzmi. I czekamy sobie, aż się żelazo przepali, żeby zrobić sobie chociaż chesta. Żeby chociaż armorek jakiś zrobić. Zrobię sobie oczywiście jeszcze mieczyk i kill off. I pójdziemy dalej szukać sobie tutaj żelaza. Mam... Co to za dźwięki? Halo? Odbiór? Kurde, no ale już myślałem, że tam umrę, nie? Tragedia. Tyle tych mobów tam było, że... Co zagadać? Naprawdę. Już, ja już widziałem koniec serii, że będę musiał od nowa nagrywać. Ale na szczęście udało się przeżyć. Tutaj sobie wykopiemy węgiel, nabijemy troszkę expa. Najgorsze to są chyba te małe zombiaki. Jeszcze tam tą pochodnię rozwaliłem, to była dopiero tragedia straszna. Jak to wygląda? No, jeszcze troszkę. Chociaż armorek możemy zrobić, tak? Where is armor? Co to jest? Aha. Leginsy ironowe możemy zrobić. Dobra, mamy. Cyk. O, i akurat na kilo jeszcze nam wystarczy. Spock jump. Stone. Where is iron? O. A nie mamy patyków. Dajcie sekundę. Cyk. O, i teraz. Pyk, ironowy pikaksik. I zaraz sobie zrobimy jeszcze mieczyk ironowy. Cyk, cyk, akurat na mieczyk będzie. Where is mieczyk ironowy? Tutaj mamy mieczyk ironowy. I pyk, ubieramy się, elo. Teraz, nie no, jeszcze nam mogą zabić, ale już raczej na spokojnie, więc tak, to sobie bierzemy. Dobra, te pycyki też wezmę, bo możliwe, że będę musiał przepalać gdzieś indziej. Bo po prostu pójdę gdzieś indziej i będę musiał je postawić na nowo. Tak więc ja sobie wykopię ten węgiel tutaj i idziemy dalej szukać żelaza. O, a co my tu mamy? Ledwo wyszedłem tutaj z mojej norki. Kurzasz mnie, gościu. Dobra. I od razu mamy żelazo, więc pokczampik. Kurde, ile to już żelaza? Halo, halo? No, trochę było. Znaczy trochę, nie wiem, z 5. Idziemy szukać dalej. Przy okazji sobie jeszcze tutaj węgielek wykopię, bo węgiel się przyda na pewno do przepalania, do pochodni chyba najbardziej się przyda węgiel. No i wiadomo, free XP, nie? Którego nie stracimy, bo nie umrzemy. Ani raz, mam nadzieję. No to znaczy, jak umrzemy raz, no to nowy świat trzeba będzie zrobić, nie? Więc unlucky. O, i kolejne żelazo, pyk. Nie, no to zaraz będziemy mieli całe eku żelazne, więc... A raczej powinno być spoko. Naprawdę eku żelazna aż tak dużo nie daje. Ale powinno już być dużo łatwiej. Będziemy musieli, jak się zrobi dzień, to musimy iść na zewnątrz. I poogarniać sobie jakieś jedzonko, bo nie mam jedzenia kompletnie. Nie mam już nic, mi nie zostało. Tak więc wykopię jeszcze troszkę, tak żeby sobie zrobić cały set, ewentualnie mieć jeszcze narzędzia. Zapas. I pójdziemy sobie szukać jedzonka. Chyba, że farmę zrobimy. Ale to zobaczymy jeszcze. Uuu, mamy złoto.
Złoto, złoto. Naprawdę na singlu złoto nie jest aż takie ważne. Ale lepiej jak jest niż go nie ma, co nie? Dobra, więc złotko wykopane. Pirim, 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 pirim. Dajcie mi jakieś diaksy. O właśnie, diaksy by się przydały, a nie jakieś żelazo. Śmieszne. Ale no niestety jeszcze nie mamy żadnych diaksów. Dobra, tyle. Z pochodni mi wystarczy. I kopiamy dalej sobie żelazo. Zaraz będziemy przepalać. To jest lapis? O nie! Tekstur pak mnie strollował. To jest lapis. Nie, ja myślałem, że to diaksy. Halo. Myślałem, że diaksy znalazłem, a to jest lapis. Nie. Trollowany przez tekstur paka. Elo. Kolejne tutaj żelazo. Tyk, tyk, tyk. Kurde. Tu jest lawa, ja bym chciał przejść dalej. Halo, coś tam jest? Nie wiem, ale... Bo nie chciałbym wejść do tej lawy. Znaczy na normalnym świecie to może miałbym... wywalone trochę bardziej. Ale tutaj... No jednak jak zginę to koniec. A bardzo nie chciałbym. Tak więc spróbujemy się jakimś bokiem przekopać. Na drugą stronę tej lawy. Dobra, nie wiem. Mamy milion żelaza. Co ja z tym żelazem będę robił? Chcę ktoś kupić żelazo? Na Minecraft Hardcore? Kappa. Ja bym jakby taki serwer działał, Minecraft Hardcore. Że... Jest HC i jak ktoś umiera, to już nie może grać na serwerze. W ogóle. Nigdy. A to myślę, że szybko. Szybko byłby pusty taki serwer. No to by musiał być serwer PvE, nie? Bo na PvP to raczej nie miałoby sensu. Ale... No nie, nie działałoby to chyba, tak mi się wydaje. Znaczy są serwery hardcore tam z gildiami i tak dalej, ale to nie jest to samo, nie? Tutaj to byłby taki, powiedzmy, serwerek, you know, hardcore, ale bez PvP. Znaczy też by było słabe, nie? To by było chyba najlepsze na modach, coś takiego. Dobra, nic już tutaj nie ma ciekawego. Wracamy na chatkę. Mam nadzieję, że uda mi się stąd wyjść. Niestety diaksów nie mamy, ale mamy dużo żelaza, więc też jest spoko. O nie, słyszę szkieleta! Dwa szkielety! I one dalej dużo biją, halo. Zostaw mnie gość. Dobra, wracam do dziurki i kraftuję sobie EQ, bo to jest tragedia. Dobra, kraftujemy EQ. Dobra, mamy EQ skraftowane. I w sumie to chyba na tyle w tym odcinku. Także widzimy się w kolejnym, możecie napisać, czy wam się podobało, zostawić suba, lajka i elo.